zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witamy was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Uczu. Dzisiaj jesteśmy w składzie dwuosobowym z Teosikiem i mieliśmy dla was grę Sabika. Grę Sabika, którą otrzymaliśmy od wydawnictwa Lucrum Games, za co bardzo, bardzo serdecznie im dziękujemy. No a teraz poopowiadamy sobie troszkę o tej Sabice. Jesteśmy po zasadach, po pełnej rozgrywce. Co prawda rondel się średnio nadaje na grilla, ale czy pogrillujemy, czy nie? Jak myślisz? No to zobaczymy. Zobaczymy, co czas przyniesie. Idziemy naszą standardową tradycją, czyli Teos tłumaczył zasady, więc ja pierwszy zabiorę głos, jeśli chodzi o moje wrażenia. No i muszę powiedzieć, że wrażenia moje są w większości pozytywne. Gra ma na pewno niesamowicie dużo rzeczy jakby do zrobienia, tak? Tutaj wydaje się, że to jest tylko kilka ikonek, kilka akcji, ale tak naprawdę każdy robotnik daje nam troszkę inną akcję, troszkę inne możliwości. To wszystko tutaj musimy sobie zazębiać, więc na pewno na tej planszy dzieje się dużo. Druga kwestia to jest też wielkość tej gry. Ta gra jest naprawdę sporych rozmiarów. Plansza jest wyjątkowo duża, co już też niektórzy zauważyli wcześniej, chociażby chłopaki z Koszalina, czyli to, że ta plansza jest składana 3x3, co już samo w sobie jest pewnym jakimś tam ewenementem. Może niekoniecznie ewenementem, ale no nie jest to jakoś bardzo często spotykane. Więc plansza jest spora, no ale też sporo rzeczy tutaj na tej planszy się dzieje. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, wiadomo, jak w tego typu grach ciężko tutaj mówić coś o klimacie, o tematyce. Mamy oczywiście jakieś tutaj nawiązania, mamy tutaj jakieś kolory, nazwy miast, tak, ale de facto chodzi o to, żeby właśnie kombinować w ten sposób, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, więc nie jest to żaden zarzut, no ale generalnie gra, jak to tego typu gry, w których chodzi głównie o liczenie, mogłaby być o wszystkim, akurat padło na Sabikę, czyli na jedno z miast, tak? Które gdzieś tam... Sabika to jest wzgórze. Wzgórze, czyli na wzgórze, które tutaj sobie odwiedzamy. Co ciekawego można powiedzieć? Na pewno łatwo się w Sabice zgubić. Łatwo jest się po prostu zaplątać, zakręcić, jeśli nie będziemy sobie oglądali planszy i planowali czegoś do przodu, to w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie się zblokować. Chociażby to, że musimy zwracać uwagę, że nie możemy postawić swojego piona na tym samym miejscu, na którym nasz pion już stoi, tak? Czyli w momencie, kiedy kończymy akcję na tym samym polu, jednym z nich musimy się poruszyć, musimy iść gdzieś indziej, żeby sobie odblokować miejsce, tak? Druga kwestia, czyli kwestia dopłat. Kwestia dopłat też potrafi być bardzo ukracająca i mimo, że mamy w głowie jakiś plan sprytny, to niekoniecznie ten plan sprytny musi się powieść. Kolejna kwestia, czyli bardzo przyjemna mechanika, która pozwala nam na wykonywanie kombosów przeróżnego rodzaju, czyli właśnie jak z jednej akcji zrobić drugą akcję, z której robimy trzecią akcję, gdzie tutaj to naprawdę miał kilka fajnych przykładów, gdzie po prostu mu się to zazębiało perfekcyjnie. I to wymaga oczywiście pewnego przygotowania, no ale też daje sporo radochy, jeśli taki ruch się uda. Kolejna kwestia to moim zdaniem całkiem spore możliwości, jeśli chodzi o punktowania. Nie czułem tutaj w dzisiejszej rozgrywce, żeby miało to wyglądać w taki sposób, że jest jedna utarta droga, jedną tylko ścieżką idziemy. Oczywiście wiemy, co daje dużo punktów i to są po prostu karty punktujące na koniec gry, które bardzo dobrze, że są wszystkie po prostu odsłonięte na początku i jesteśmy świadomi tego, budujemy to jakby z premedytacją. Punkty za sułtana, które są troszkę mniejsze, ale dają cały czas te możliwości, więc tutaj tych źródeł punktowania jest całkiem sporo i to na pewno też jest mocny plus tej gry.
Troszkę się zastanawiam, jak bardzo duży wpływ mają wydarzenia, które są takim elementem rozszerzającym rozgrywkę do zasad takich, powiedzmy, bardziej zaawansowanych. W moim odczuciu tak naprawdę one mogą być, one niekoniecznie muszą być. Też delikatnie zmieniają naszą optykę na to, co byśmy chcieli robić w których rundach, ale żeby to był jakiś game changer, to też nie powiem, bo de facto dało się to albo wykorzystać, albo po prostu z tego nie skorzystać. Też nie traciliśmy na tym jakoś olbrzymie, więc to jest w porządku. No na pewno to, co mi się podoba i to, co jest dla mnie dużym plusem, jeśli zostaniemy sobie przy twórcy tej gry, to twórcą tej gry jest autor Bitoku również. I tutaj dla mnie czapki z głów dla autora, że zrezygnował z jakichś takich nazw, które byłyby bardzo, bardzo lokalne, które byłyby po prostu nazwami własnymi i które by sprawiały, że podobnie jak po Bitoku miałbym sieczkę w mózgu. Więc tutaj tego nie musimy się uczyć. Masz tylko paria w zasadzie. Masz tylko paria, tak, z nazw własnych, cała reszta jest okej. Okay. Więc tutaj, jeśli o mnie chodzi, to na pewno dla mnie to jest spory plus. Nie jest to jakieś bardzo oczywiste, ale w tym momencie dużo lepiej się obcuje z grą, przynajmniej w moim przypadku. Co jeszcze jest tutaj ciekawe? No na pewno widać tutaj właśnie te zależności, te możliwości mielenia różnymi zasobami w różny sposób. Te zasoby będziemy chcieli zdobywać, przerabiać, sprzedawać, więc tutaj to mielenie tym wszystkim jest fajnie zrobione, jest na pewno odczuwalne i wiemy, że te akcje prędzej czy później będziemy chcieli otrzymać, czy to z akcji głównej, którą sobie wybieramy na rondlu, czy właśnie korzystając z tych akcji, które dają nam inne możliwości, czy to budowanie budynków, czy inne tego typu warianty. Bardzo fajny pomysł, jeśli chodzi o rozróżnienie miast na planszy, tych podróży morskich, jakby ta dolna część planszy, czyli właśnie mamy miejsca, które są mocniejsze, ale są jednorazowe, ewentualnie możemy je wykorzystać, przepraszam Cię, na jednej z akcji, prawda? Tutaj na płetce, tak? Że możemy sobie uruchomić natychmiastową akcję jeszcze raz, więc to jest... Ale natychmiastową z poematu. Przepraszam, natychmiastową, okej, okay. No to tym bardziej, tak, natychmiastową z poematu, a niekoniecznie miasta. Ale masz na przykład poemat, który mówi Ci, że aktywuj bonus z czerwonego miasta i to się dzieje niezależnie od tego, czy masz tam konsolidację, czy nie, więc no... No, tak, jasne, jak najbardziej. Więc tutaj te konsolidacje na czerwonych mogą dać nam sporego boosta, zaś konsolidacja na niebieskich to jest po prostu pewien pasywny dochód. Chciałem dzisiaj troszkę pod to pograć. Wydaje mi się, że w miarę nieźle to poszło i dzięki temu też miałem mniej problemów, jeśli chodzi o parias czy inne elementy. Bardzo szanuję i bardzo podoba mi się kwestia wszystkich ikonografii, które tutaj widzimy i wszystkich miejsc, w których są właśnie podpowiedzi. Bardzo lubię to w grach, że tak naprawdę poza sytuacjami takimi stykowymi, bo tych małych zasad jest sporo i czasami trzeba sięgnąć do instrukcji, to tak naprawdę to, co najbardziej nam jest potrzebne, jest bardzo ładnie wyrysowane na planszy i de facto nie trzeba studiować tych ikonografik jakoś bardzo długo, żeby złapać, co jest czym, do czego służy, kiedy tego używamy. Więc tutaj dla mnie te... jakby oprawa graficzna, ale też właśnie przemyślana pod kątem tych mechanik, które pokazuje, tak? Czyli tutaj właśnie takie pomocy, ofend dla graczy, które są bardzo dobrze widoczne i to dla mnie też na pewno jest spory plus. Nie ma co ukrywać, że Sabika będzie grą, którą będziemy polecali raczej osobom, które są już ograne w gry, które lubią tego typu rozgrywki, gdzie tak naprawdę każdy ruch będzie miał znaczenie i każda sztuka złota będzie miała znaczenie, więc jeśli się pomylimy w rachunkach albo czegoś nie przewidzimy,
to po prostu zapłacimy mocne frycowe i może się okazać tak, że będziemy mieli jakąś turę albo dwie, które są turami pustymi. I z tym musimy się liczyć, na to musimy zwracać uwagę. Nie jest to na pewno minus tej gry, no ale jest to pewne uwarunkowanie, którego musicie być świadomi, decydując się na partię w właśnie Sabikę. Więc to na pewno. Jeszcze jedną kwestię miałem, którą chciałem poruszyć. Poczekaj. Podoba mi się rozwiązanie, jeśli chodzi o tych złotych robotników sułtana, czy tam dodatkowych pracowników, którzy de facto pozwalają nam dobrze bawić się w rozgrywce w mniejszą ilość osób, bo one no, tworzą tutaj tłum na tym rondlu, więc nie wszystkie akcje są jakby darmowe. One fajne jest to, że te postacie nie blokują pola całkowicie, czyli nie masz w ogóle opcji z niego skorzystania, ale jednak musisz za to zapłacić. No i też fajne jest to, że obsługa tego wszystkiego jest banalnie prosta. Po prostu wszystko się przesuwa o jeden w prawo i tyle. I jedyne co, to trzeba trakować skąd dokąd przechodzi. I najlepiej robić to sobie, przynajmniej z mojej perspektywy, właśnie warstwami, bo wtedy mamy pewność, że niczego nie ominęliśmy. Kamyczek do ogródka z mojej strony to rzeczywiście ilość takich mikrozasad, rzeczy, które trzeba pamiętać, które może niekoniecznie zawsze wynikają z planszy, mimo że ikonografiki są naprawdę dobrze zrobione, to jednak są takie elementy, o których po prostu no, musimy wiedzieć. Musi być ktoś, kto o tym wie, kto to kojarzy i kto będzie wiedział, gdzie w przypadku potrzeby będzie trzeba tego szukać, więc to dla mnie jest rzeczywiście jakiś tam minusik, no, ale z drugiej strony przy grze o takich rozmiarach, o tak dużej ilości akcji, no to naprawdę trudno jest myślę tego uniknąć. Bardzo fajnie, że ktoś zdecydował się na wydanie Sabiki w Polsce, bo będzie to gra szczególnie właśnie dla ogranych graczy, z którą na pewno chętnie będą chcieli się poznać. I chyba tyle. Chyba tyle z mojej strony na ten moment. Jeśli będę miał coś więcej, to na pewno będę dodawał. Dobra. Ja tylko tak chwilkę wrócę do czatu, ponieważ zaczął Kawa od nie ma jak Walkan o przejmowanie poematów. Normalnie klimat jak na dworcu w Czeladzi, więc zacytowałem tam Groma, że po co klimat w grze euro. Lizako zapytał, czy jest wypraska. Nie, w Sabice nie ma wypraski, czyli właśnie koszulki, karty w koszulkach spokojnie się mieszczą. I tutaj też od razu wrócimy do tego, że fabrycznie w Sabice dostajemy też komplet woreczków strunowych, więc tak naprawdę rozpakowując elementy możemy to sobie od razu pogrupować. Tych elementów jest dosyć dużo i to pudło jest takie w miarę wypchane, tam raczej jest mało specjalnie powietrza w tym pudle. Primal, waga 3,91, dla mnie to kosmos i Grom odpisał, że tak, tylko straszą na BGG. I czyli nie wtopił kasiory, jeszcze nie wiadomo, po trzech partiach się dowiesz, czyli za półtora roku, odpowiedział Primal. Dobra, i tym oto pozytywnym aspektem przejdziemy do mojego podsumowania i mojej recenzji Sabiki. I jeżeli chodzi o Sabikę, to jest bardzo przyjemna, jeśli chodzi o gameplay. Ten ciężar na pewno przekłada się po pierwsze na próg wejścia, bo jak sami dzisiaj mieliście okazję tego doświadczyć, to tłumaczenie zasad trwa w okolicach właśnie tam tych, no powiedzmy, pół godzinki, jeżeli już zaczniemy wykonywać jakieś ruchy, czy tam godzinę, tak jak dzisiaj, żeby to było tak po bożemu po prostu komplementarnie, tak? Jeżeli chodzi o kwestię samego rondla, bo ja przed zagraniem jeszcze miałem takie obawy, kiedy tak totalnie na sucho, tylko czytając po prostu instrukcje, jeszcze zanim w ogóle Sabika do nas przyszła, bo już wtedy mieliśmy dostęp do instrukcji, miałem takie wrażenie, że kurczę, ta gra jest taka sucha i taka przekombinowana i ona się wydaje tak na sucho, taka mało komplementarna. Te akcje poszczególne, one się tak trochę
na sucho mało zazębiają, nie? Natomiast jak już się po prostu zaczyna grać i zaczyna się robić pewne kombosy, że właśnie idę sobie, odpalę budynek, więc z powiązania dostanę dodatkową akcję, a z powiązania wezmę sobie akcję na przykład handlu, a z tego handlu zrobię sobie coś tam, albo wcześniej wykonałem akcję dodatkową, więc dostaję na przykład przetworzony towar, będę mógł ten handel zrobić. I bonus z miasta, tak? I coś tam, ten bonus jeszcze mi coś tam odpali i tak dalej, i tak dalej. Zaczynają się robić fajne kombosy. To jest gra, która ma krótką kołderkę i ona wynika z tego głównie, że po tym rondlu po prostu musimy mieć za co się przemieszczać i za co wykonywać swoje ruchy. I o ile ten ruch odpoczynku, którego dzisiaj nie wykorzystaliśmy ani razu, aczkolwiek miałem taki moment, gdzie bardzo poważnie się nad nim zastanawiałem, czy nie odpuścić właśnie jednej akcji i wrócić sobie poetkę, wtedy tak myślałem, to on jest taki ratujący, naprawdę, jak już faktycznie nie ma nic do zrobienia, ale też no, zaczynasz sobie kminić, bo widzisz ten ruch już tak ze dwie akcje wcześniej, nie? Że już no, będzie ciężko, nie? Mhm. To jest gra, w której cały czas trzeba pilnować jakiegoś takiego... Z jednej strony musimy mieć jakiś bufor bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zasoby, żeby wykonywać akcje. Złota, czyli dinarów, żeby się w ogóle poruszać. Surowców, bo zaraz się okaże, że dobra, okej, my mamy za co się ruszyć, mamy za co sobie kupić poemat, ale do tego poematu trzeba dopłacić co najmniej jednym materiałem, nie? Jeżeli chodzi o budynki, tak? Niekiedy ten materiał, w przypadku chociażby pomniejszych budynków, trzeba mieć konkretny, odpowiedni. Te budynki też tak trochę wchodzą losowo. Możemy, też tego dzisiaj nie wykorzystaliśmy, nie pokazaliśmy tego, zresetować w ogóle tę wystawkę tych pomniejszych budynków. Więc no, dużo, dużo rzeczy się dzieje, które wymagają od nas określonych zasobów i no, to wpływa na paraliż decyzyjny. Tak jak w ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy wędrowców z nadpołudniowego Tygrysu i podobny kazus, jeżeli chodzi o to, że jeżeli sobie nie dopilnujesz czegoś, jeżeli nie zauważysz tury wcześniej, że wykonując taki ruch w następnej turze będziesz po prostu cierpiał strasznie i w jaki sposób, no trzeba o tym pomyśleć po prostu do przodu, turę co najmniej, a najlepiej dwie, trzy, no to tutaj faktycznie trzeba to mieć cały czas gdzieś z tyłu głowy, taką kalkulację. To wpływa na downtime, tak? Wpływa to na paraliż decyzyjny. Jeżeli chodzi o grę na większą ilość graczy, to tak naprawdę nie zmienia się nic, jeżeli chodzi o ilość pracowników, którymi dysponujemy. Więc ten ruch na rondlu jest z podobnym ściskiem tak naprawdę. Jest więcej tych akcji dodatkowych, które możemy wykonywać. Natomiast no, każda dodatkowa osoba to jest kolejny downtime, tak? Więc ja nawet nie kojarzę, ile Sabika ma pudełkowo, jeśli chodzi o czas gry. Hmm? Bo ja przypuszczam, że jeszcze tego będzie całkiem sporo. O. Wow. Niech spadnie dobra. Z nieba złoty deszcz. Nawet. Aha, dobra. 60 do 120. No, dzisiaj zagraliśmy w 2 godziny w partię dwuosobową. Myślę, no to że okay, możemy... partię z omawianiem i z tak partię dalej. Z omawianiem i tak dalej, więc myślę, że spokojnie do jakiejś półtorej godzinki, godzinki 20 bylibyśmy w stanie dobić. Natomiast no, w przypadku gry takiej na 4 osoby, no to już ciągnie się, nie? Ciągnie się bardzo mocno. Jeżeli chodzi o rondel, no to okej, okay, dobra, poruszanie się tutaj. Trochę mi brakuje mimo wszystko w tej grze dwuosobowej, która znowu, podobnie tak jak w ubiegłym tygodniu w przypadku wędrowców, mam takie wrażenie, że to jest mimo wszystko taki mój sweet spot. Że jakby była tutaj jeszcze dodatkowa osoba, to by już było trochę za długo. Znaczy tutaj jeszcze też jakby z mojej perspektywy się zgodzę z tobą, że rzeczywiście kolejne osoby będą to wydłużały, ale też minus jest taki, że tak naprawdę w momencie, kiedy ja zakończę swój ruch i mam dwie osoby przed sobą,
To ja średnio mam tak naprawdę co sobie ustalać i co sobie planować, bo zanim te dwie osoby się ruszą, to może się zmienić coś na rondlu, w sensie mogą mi stanąć na pole, gdzie mnie nie będzie na to stać. Może się wydarzyć tak, że mi zabiorą poemat, na który się sadzę, tak, ale po co mam się na niego sadzić, skoro i tak mi go ktoś podbierze, tak? Mogę mieć upatrzony jakiś magazyn, który i tak mi ktoś sprzątnie, więc. Okej, ja mogę sobie analizować, nie wiem, w głowie tworzyć sobie trzy alternatywne ruchy, co jeśli, tak? Ale koniec końców, jak przyjdzie moja tura, to mogę zobaczyć coś jeszcze zupełnie innego, więc tutaj nawet średnio jest w turach graczy, żeby sobie coś ogarnąć, nie? No ale znowu, to jest tak, że jeżeli jesteś odpowiednio zabezpieczony z surowcami, to masz tych ścieżek trochę Więcej, więcej, tak, nie? no. A jeżeli skupisz się tylko i wyłącznie na jednym, no to też jeżeli grasz z takimi graczami, którzy cię Wyblokują przeliczą, jakby. tak, wyblokują, to jest to łatwe do przeliczenia, Tak. tak? Mieliście tego przykład w moim ostatnim ruchu. I dobra. Więc no ten pozorny taki trochę brak komplementarności. Natomiast jeżeli chodzi o to, co robimy poza tym rondlem, kurczę, jest taka gra, którą nawet prezentowaliśmy dawno, dawno temu, jak jeszcze nagrywaliśmy z piwnicy. I nazywa się ona Alhambra. I to jest gra kafelkowa, w której sobie budujemy Alhambrę. Czyli dokładnie to, co robimy w Sabice, nie? I ona jest ładniejsza. W Że zeszłym Alhambra? tygodniu, jak gdyby bardziej moim zdaniem uplastycznia to, co ja faktycznie chcę zrobić. Ja tutaj piję do tego, że faktycznie ta gra, jak dla mnie, nie ma klimatu. Jasne, po co klimat w grze euro? Natomiast mieliśmy przykład w ubiegłym tygodniu ogrywając wędrowców. No jesteśmy na świeżo, więc jak gdyby będę się do tego trochę bardziej odnosił. Gdzie, no chociażby budowanie tego tableau i dokładanie kart, które mają takie grafiki, które się tam wiążą ze sobą i tak dalej, jest super, mega. I to nagle zaczyna się, wiesz, tworzyć i robi jakiś naprawdę wow, tak? No a tutaj do karty, która ona nawet nie jest jakimś, nie wiem, głównym patio w tym pałacu, tylko mamy tutaj po prostu pokazane te bonusy, które dostajemy, tak? I do tego dokładamy, no to jest moim zdaniem bardzo mocno bezpłciowe. To mogłoby być te oznaczenia na jakiejś osobnej karcie pomocy, albo nawet wyrysowane na naszej pracowni, tak? A to mogłaby być karta z grafiką, wyglądałoby to łatwiej, ładniej, tak? Też dokładanie tych kart, które mają jakieś te, nie wiem, okiennice, fontanny i tak dalej, jest takie, no moim zdaniem nie łączy się to na tyle, żeby to po prostu wyglądało ładnie. Bo tutaj Gromik właśnie zaczął atakować, że ale Wędrowcy to lajtowa gra dla rodzin bez porównania. Tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli, Teos nie mówi o gameplayu, o mechanikach, tylko o samym wykonaniu jakby, tak? No bo o to tu chodzi, No tak? tak, tak. Mówię o tym, że takie właśnie szczegóły wizualne, one nawet w takiej grze euro, w której liczy się mimo wszystko, no głównie mechanika, tak? Mimo wszystko są wartością dodaną i z uwagi na to, że tych tytułów na rynku jest multum, to jeżeli gra, w moim odczuciu, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, wyróżnia się właśnie takim fajnym wykonaniem, to gra mi się w nią przyjemnie. Jeżeli mam kilka gier o porównywalnym gameplayu, tak, porównywalnej wadze, porównywalnym czasie trwania, tak, porównywalnym feelingu, to wybiorę z dwóch gier taką, która jest po prostu ładniejsza, nie? I tak, i to mi się po prostu bardziej podoba, tak? Te budynki, które też sobie tak zdobywamy i one leżą odłogiem. Kurczę bele, to są główne budynki, tak? To jest pomniejszy budynek, no to nie wiem, jakoś to, nie wiem, wsadźmy do tych okiennic, tak? Widok na jakiś tam plac i tak dalej. Kurczę bele, dałoby się to po prostu, moim zdaniem, ładniej zaprojektować.
z jakimś takim, nie wiem, knifem, pomysłem, a nie, że po prostu te żetony sobie tak zdobywamy i one tak leżą gdzieś tam obok i zapominamy o tym i przypominamy sobie po prostu trzy razy w ciągu całej gry, jak musimy ewentualnie zliczyć za nie punkty, nie? Więc to jest taki, no kurczę, takie... Takie szpileczki, taka rysa, nie? Taka rysa na szkle, nie? Na ceramice. Też te zasoby, które są takie, no nie wiem, mi się średnio podobają. W sensie materiały są ok, ale te surowce, które zdobywamy w formie tych żetonów, one też są takie jakieś kurcze nijakie, takie brzydkie są te żetony, jak wiesz, dla mnie. Tutaj akurat jeśli chodzi o żetony, to pierwsza rzecz, fajnie, że ktoś pomyślał, nie, w przeciwieństwie jak graliśmy w Hamleta chociażby, gdzie różne żetony miały różne kształty, tak? Czyli tutaj w momencie, gdybyśmy mieli jakieś surowce, które mogłyby mieć różne kształty, to moglibyśmy sobie wymacać, co tam wylosujemy do rondla. Tutaj wszystko jest jakby okrągłe. Wiem, że tobie chodzi bardziej o wykon taki graficzny, ale tutaj jakby tego, z tych rzeczy, które ty powiedziałeś, czyli pomniejsze budynki, duże budynki, to akurat te surowce to dla mnie... No, mi się po prostu, po prostu nie podobają tak graficznie, nie wiem, może też są jakieś takie... No nie, moim zdaniem po prostu brzydkie. Jasne. Ale z drugiej strony, na przykład jeszcze czekaj sekundę, bo okej, może nie są najpiękniejsze i najgustowniejsze, ale z drugiej strony na przykład dla mnie plusem jest to, że są tak bardzo różne kolorystycznie, że masz rzeczywiście mocny pomarańcz, zielony, fioletowy i ty dokładnie wiesz, który z tych jakby surowców to jest, nie? No nie jest to tutaj oddane, co ciekawe, że tutaj masz tylko ikonkę, nie widzisz tego po kolorze, jakby nie jesteś w stanie tego połączyć, ale na tych żetonach to jest w porządku moim zdaniem. Dobra, żetony, jak już jesteśmy przy żetonach, wydarzenia moim zdaniem są w porządku i nie widzę potrzeby, żeby ograniczać je i nie grać na te żetony, wprowadzają jakiś tam drobny, naprawdę bardzo drobny dodatkowy twist, a jest to po prostu ciekawsze i faktycznie ta gra wtedy nie jest może aż taka płaska, natomiast przy grze, która jest i tak skomplikowana, to nie jest na tyle skomplikowane, żeby na to nie grać, moim zdaniem. Do tej gry i tak nie będą siadali ludzie, którzy... dla których dołożenie jeszcze jakiegoś jednego naprawdę drobnego warunku w każdej rundzie byłoby naprawdę bardzo dużym wyzwaniem. Nie? Albo nie do przeskoczenia. No. Więc tutaj uważam, że nazwanie tego trybem zaawansowanym jest totalnie na wyrost. Tak? To jest po prostu zaawansowana gra, więc jak gdyby tryb zaawansowany, spodziewałbym się po prostu czegoś jeszcze naprawdę więcej takiego, że no, wysiądziemy po prostu tutaj, wykitujemy, nie? Jeżeli chodzi o tą planszę z tą mapę, tak? Tutaj jest tak naprawdę właśnie, z jednej strony możemy trochę właśnie kręcić te kombosy, no ale też co jeżeli nie kręcimy, nie? Pojawiły się takie głosy, czy jest dużo różnych dróg do zwycięstwa. I nie wiem, czy nagrałem się na tyle w Sabikę te dosłownie po prostu parę razy, żeby stwierdzić, że można faktycznie pójść na, nie wiem, grubo w statki i naczaskać tutaj taką przewagę, że, nie wiem, olejemy w ogóle te życzenia sułtana, olejemy jakoś tam budynki, gdzieś tam poematy, pójdziemy tylko i wyłącznie w poematy, które nam będą dawać busty do statków i tak dalej. Może będą jakieś takie układy, gdzie faktycznie, no, ktoś dostanie dużego kopa i będzie w stanie gdzieś na jakimś elemencie, tak, po prostu wyskoczyć jakoś tam bardziej. Natomiast wszystko i tak się sprowadza do tego, że nawet nie jesteśmy w stanie aż tylu akcji określonego typu zrobić.
Jeżeli chcemy zwiedzić 9 miast, to musimy 9 razy ruszyć statkiem. Mamy 5 rund, a w każdej rundzie mamy tylko jednego kupca, który może pójść na pole ze statkiem. Czyli tak naprawdę musimy samym kupcem tylko nie robić nic innego, tylko iść po statki i jeszcze wyczarować sobie jakieś 4 akcje dodatkowe skądś, żeby jeszcze te statki dopalić, nie? Fajnie by było, żeby było to opłacalne, żeby mieć na przykład, tak jak Adaś miał dzisiaj, odpowiedni poemat, tak? Który mu daje bonusy do tych statków. No i... Znaczy on wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy nie wyjdzie, wiadomo, czy nie? Nie wyjdzie, nie wiadomo, nie? Więc wydaje mi się, że nie da się tutaj mieć takiej strategii, siadając do gry, mówię, ja dzisiaj gram na statki. No nie, bo nie wyjdą ci po prostu, nie wyjdą ci bonusy i wtopisz, nie? W całości. No i wtopisz statki, rozumiecie. Jeżeli... I tak jest jak gdyby z każdym innym aspektem, tak? Idę ostro w budynki, no to się zaraz okaże, że zabraknie ci surowców, nie? No z czego musisz zrobić surowce? No z tego kupca, no gdzie kupiec ewentualnie ci będzie przetwarzał, no ale przetwarzanie to nie daje ci gipsu, nie? Nie daje ci tam, wiesz, materiałów, nie? Znaczy może ci dawać bonusy za miasto. Może ci dawać, nie? No ale to najpierw musisz w takim Popłynąć, razie iść tak. do miasta, a dopiero potem możesz sobie to miasto odpalać w nieskończoność, nie? No więc różnie, nie? Fajnie, że one wychodzą totalnie losowo. Jest to jakieś tam, urozmaicenie, urozmaicenie tak? I gdzieś tam na pewno... No właśnie. Czy regrywalność, czy nie? Możemy mieć takie wrażenie, że robimy w większości to samo. No bo i tak, jak gdyby mamy dwa ruchy budowniczymi, mamy jeden ruch kupcem, mamy jeden ruch poetką, tak? I te tury, one są takie w miarę podobne mimo wszystko, nie? Gdzieś tam staramy się iść może nie tyle równo we wszystkich tych aspektach, no bo jak już trafimy na jakiś poemat, na coś, to nam będzie punktowało, widzimy, jakie są życzenia sułtana i staramy się tutaj punktować, no to okej, nie? No to już gdzieś tam obieramy sobie wtedy w jakąś tam taktykę, widzimy, że udało nam się coś zdobyć, chcemy też przeskoczyć przeciwników, albo chcemy ich skontrować, no więc zaczynamy tutaj sobie iść jak gdyby w konkretne rzeczy. Natomiast jeżeli tego nie ma, no to trzeba tak trochę iść we wszystko, nie? I tutaj jest właśnie pytanie, czy to będzie przeszkadzało w kolejnych grach w Sabice? I to tak naprawdę już są wasze indywidualne preferencje. Czy sama tak naprawdę sam ten wysiłek umysłowy, żeby doprowadzić do tego, a gdzieś tam zawsze te czynniki będą trochę różne, tak? Już będzie jak gdyby wystarczającym takim ekwiwalentem, tak? Tego, że może nie ma tutaj jakiejś bardzo dużo regrywalności, że faktycznie no, gdzieś tam idę grubo w jakąś tam jedną strategię, ale właśnie samo to kminienie oddaje, tak, tego ducha i to, co chcemy faktycznie, czego oczekujemy od tej gry. Co jeszcze? No, mamy jakieś takie te trakty handlowe, które, no dobra, jest to jakiś tam dodatkowy cel. Czy to jest potrzebne? No, kurczę. Niby tak, niby nie, nie wiadomo, nie? Mamy te poruszanie się na tym sułtanie. Czy to jest potrzebne? Równie dobrze mogłoby być tutaj jako jak gdyby stałe gdzieś tam busty, tak? Dobra, okej, okay, no jest to jakieś tam urozmaicenie, nie? Ale czy to są takie rzeczy, które by mnie mocno wystrzeliły z butów? Ja wiem, że jest rondel, że on jest potrójny, że są powiązania jakieś między tymi rondlami. Ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko jest mało powiązań na samym rondlu, między poszczególnymi segmentami. Gdyby tam były jeszcze jakieś takie no, fajniejsze rzeczy, to być może to by było, być może to by było takie bardziej triki, nie? Że na przykład, tak sobie wymyślam, nie? Powiedzmy, jesteśmy w stanie
Już tak grubo pójdziemy, nie? Jesteśmy w stanie olać poematy, bo twierdzę, że nie chcę iść w poematy i jestem w stanie gdzieś z tego rondla wyskoczyć tą poetką na poziom wyżej. I nagle mam, powiedzmy, dwóch kupców, nie? I tutaj się wtedy zaczyna, że idę grubo w statki, nie? I lecę po prostu w te statki i lecę, lecę, nie? Albo na przykład olewam budowlę i wskakuję jednym budowniczym i kręcę tutaj w statki i jeszcze tam dopalam poematami, nie? Albo na przykład olewam te poematy, idę w same jak gdyby budowle, a ten kupiec wskakuje do środka i tam rzeźbią w tą poetką tych poematów po prostu, bo akurat wejdą takie na ten, nie? Na te, na budynki, nie? A tutaj ci budowniczowie. I kurczę, to by moim zdaniem było takie, ja tego bym chyba oczekiwał od tej gry, nie? Kiedy słyszę, że tam potrójny rondel, coś tam, nie? Kurde, nie. Dobra, to dawaj, nie? Spal mi po prostu te zwoje jeszcze, jeszcze bardziej. Więc może właśnie tutaj Sabika, ona się gdyby... ja też przyznam szczerze, że jak widziałem, że będzie premiera Sabiki, to niekoniecznie byłem ją tak bardzo mocno zajarany od samego początku. Bo to właśnie poza tym potrójnym rondlem nie widziałem nic takiego, co by mnie właśnie mocno miało wystrzelić z butów, nie? Więc, więc może w ten sposób, nie? Okej. Wykonanie jeszcze. Jeżeli chodzi o kwestię wykonania, a dostaliśmy tutaj polską wersję, która zaraz będzie dostępna w sklepach, to mam mimo wszystko drobne zastrzeżenia. Przede wszystkim plansza, która no, nie leży prosto, nie? Ona nie leży płasko. Możecie mi uwierzyć na słowo albo nie. Ja te plansze przez ostatnie 3 dni trzymałem pod wszystkimi moimi nemezisami i pod całym descentem. Każde to łączenie, 4 takie, było tutaj jedno wielkie, duże pudło, a na tym kolejne, kolejne. I ta plansza leżała tak obciążona przez 3 dni. Ona dalej się odgina, nie? I nie ukrywam, że kurczę, no nie, no to jest akurat takie łączenie w takim miejscu, że no to jest mega upierdliwe, nie? Kolejna rzecz, to jest instrukcja. I tutaj akurat mam sporo zarzutów i jest mi przykro tak naprawdę, że ta instrukcja jest z takimi błędami, bo o ile jak gdyby trzon zasad i tak dalej jest ok, on jest zrozumiały i tak dalej, no jest jak gdyby w porządku, tak? No to zdarzają się takie błędy, że czytając pierwszy raz tą instrukcję, człowiek jest w stanie, jeżeli czytają uważnie, nawet nie wgłębiając się w treść, wyłapywać oczami pewne rzeczy, które na przykład jest nieprzetłumaczone słowo po angielsku. Jest, powiedzmy, też pierdoła, wykrzyknik i kropka, nie? Jest, a co więcej, jest, lecą nazwy i nagle jest nawias kwadratowy. Wklej tutaj nazwę taką, ale ją wklej, żeby języczek nad i był w dobrą stronę. To jest w instrukcji, nie? To wygląda tak, jakby ktoś nie wykonał korekty. To wygląda tak, jakby ktoś zrobił korektę, a potem wysłał zły plik do drukarni. I co więcej, jak zerkniecie sobie na instrukcję w PDF-ie, która jest udostępniona, ona ma te same błędy, które ma instrukcja drukowana. I kurczę, jest mi mega przykro, że po prostu muszę to powiedzieć, ale ktoś po prostu dał ciała, nie? Co więcej, pierdoły takie w stylu na przykład, że w tym ostatnim końcowym podliczaniu, jak się liczy dochód z miast, w których mamy konsolidację, ten stały, to jest tam ikonka, już nie pamiętam, chyba kamieniołomu, albo no, zdobywania surowców, a nie ikonka dochodu. A chwilę wcześniej, jak jest koniec rundy, to ta ikonka dochodu normalnie jest. Ja sobie sprawdziłem nawet z ciekawości w wersji angielskiej i tam nie ma tego błędu, tam ikonka jest normalna, dobra, tak?
I no, drobne rzeczy, nie? Jest w ogóle jedna karta poematu opisana, która jest opisana do połowy i ucina się zdanie. I koniec. Ani kropki, ani nic. Tyle, nie? Nie wiem. Wywaliło parę słów, nie? Sprawdziłem sobie na BGG. Byłem akurat z tym jednym wyjątkiem w miarę tutaj też przygotowany, gdyby akurat pojawił się ten case. Na szczęście się nie pojawił. Natomiast, no kurczę, nie, no kiepsko, kiepsko, nie? Tak jak jeździmy po innych instrukcjach, to tutaj, no trzeba też powiedzieć, nie, że zostało to zepsute, przykro. Także Lukrum, poprawcie, nie? Wrzućcie chociażby tego PDF-a poprawionego, bo no siara, po prostu. Jeżeli jeszcze chodzi o kwestie wykonania, no to właśnie brak wypraski, nie? No, są te woreczki strunowe, ale z uwagi na to, że tych rzeczy jest na tyle dużo, no setup jest mimo wszystko upierdliwy, nie? On czyli jest, aż się prosi o taki insert. On jest po prostu, tak? On już, no nawet jakieś tam, wiesz, podstawowe przegródki i tak dalej. I to, co mi się chyba najbardziej nie podoba, jeśli chodzi o wykonanie, czyli plansza składana 3x3. Po pierwsze, wpływa to na naprawdę niewymiarową planszę, jeżeli chodzi o rozmiar. My mamy tutaj akurat duży stół, a ta plansza zajmuje nam kupę miejsca. Myślę, że bez problemu dałoby się zrobić osobną planszetkę na przykład na rondel i osobną planszetkę na mapę i nic by się totalnie nie stało. Chodzi o to, żeby były składane po dwa, tak? Były na przykład dwie składane, nie? To mogłoby być po prostu, wiesz, klapnięte, tak? To mogłoby być składane, wiesz, 2x2, tak? W prostokąt. Na pewno uniknęłoby to takich baboli, nie? A przy okazji, jak gdyby to, że to by było z dwóch modułów, to na różnym stole moglibyśmy to sobie różnie jakoś tam ułożyć, nie? Nie wiem, dostawić jakiś stolik, ta plansza na przykład byłaby gdzieś tam obok i tak dalej, nie? Byłoby to po prostu, przepraszam, dużo bardziej praktyczne. I no i to jest chyba taki ostatni babol, do którego się doczepię. Także jeżeli chodzi, tak podsumowując jeszcze, gameplayowo, tak, ok, fajne. Na pewno będę chciał grać. Nic takiego, co by mnie mocno wystrzeliło z butów. Babole takie pod względem wykonania i średnio mi się podoba wizualnie, mimo wszystko. I to chyba tyle, jeśli chodzi o moje podsumowanie. Okej. Okay. Dobrze. Moi drodzy. Jak ta plansza będzie taka pokrzywiona? Okej. Moi drodzy, recenzjocepcja, podsumowanie podsumowania, czyli nasze resume gry z Sabika od pana Hermana Milana. Pytanie numer jeden. Dla kogo jest ta gra? No na pewno już dla graczy, którzy swoje w planszowym świecie widzieli, którzy już coś ograli. Na pewno dla graczy, którzy lubią w swoich rozgrywkach właśnie takie planowanie do przodu. Albo dla graczy, którym to planowanie do przodu nie sprawia problemu. Bo jeśli to są gracze, którzy chcą siąść po prostu i polecieć sobie z flow, no to tutaj mogą mieć problem, mogą się rzeczywiście na tym wysypać. Ale jeśli lubimy sobie to przekminić, przeliczyć przeciwnika, to na pewno w porządku. No i tutaj też ciekawa sprawa, bo de facto Sabika nie ma jakiejś negatywnej interakcji wprost. Ja nie jestem w stanie ci niczego zabrać, nie jestem ci w stanie niczego zepsuć, tak? Jedynie mogę ci właśnie coś odebrać, zablokować, tak? Albo właśnie zabrać jakąś kartę punktowania, albo właśnie gdzieś wyblokować cię na punktowaniu, jak już wiem, że masz tą kartę, tak? To w tym momencie gdzieś tutaj polować. Więc dla osób, które będą szukały tej negatywnej interakcji, to też ją tutaj na pewno znajdą, a dla osób, które będą chciały grać sobie niezależnie, no to też jakby nie będzie większego problemu, bo ta negatywna interakcja nie jest
obligo nie jest wymagana. Jakby my, wiadomo, że będziemy poniekąd przeszkadzać. Negatywna interakcja jest takimi trochę wyścigami, nie? Tak, dokładnie tak. Kto pierwszy, kto dlaczego i tak dalej. Więc tutaj to, no i dla osób, które lubią tą mechanikę rondla, gdzie jesteś w stanie właśnie sobie krążyć, plus na pewno dla osób, które lubią komboski, bo tutaj tych kombosków rzeczywiście da się trochę zrobić i one są mocno satysfakcjonujące, a też z drugiej strony to nie jest tak, że te komboski to jest taki rocket science raz na grę, tylko rzeczywiście da się to troszkę częściej odpalić, więc w ten sposób. Krótka kołdra. Trzeba cały czas mieć z tyłu głowy, że zaraz się kończy. Ja muszę mieć, nawet nie tyle, że zaraz się kończy, tylko ja muszę mieć do następnej akcji surowce, ja muszę mieć do następnej akcji złoto, a w ogóle na zakończenie mojej rundy to najlepiej, żebym miał jeszcze jakieś paria, żeby nie tracić jakichś punktów albo innych surowców, które no, będą mi potrzebne. No już abstrahując od tego, że właśnie magazyny są o tyle tricky, że no, z jednej strony chcę mieć zasoby, żeby móc nimi wykonywać akcje, ale z drugiej strony ja chcę je przepalać, żeby sobie nie zapchać magazynów, a robić z nich punkty, tak? Tak więc jest. No tutaj osoby, które lubią gdzieś właśnie pod tym kątem ekonomicznym w taki sposób sobie cały czas przeliczać grę, też na pewno będą zadowolone. No to przechodzimy do pytania numer dwa, czyli co wyróżnia Sabikę od innych tego typu gier na rynku poza potrójnym rondlem? Wiesz co, poza potrójnym rondlem, co by można, no, na pewno można by wskazać kwestię, przynajmniej dla mnie, kwestię tego nadbudowywania magazynów i też wykorzystywania jakby zdolności z samego magazynu. Przeważnie jesteśmy przyzwyczajeni w grach, że jeśli rozbudowujemy sobie miejsce na jakieś zasoby, to raczej jest to takie bardzo proste, na zasadzie ok, dokładam coś i tyle. Tak, tutaj te skupienie się na magazynach może też stanowić pewną opcję na pozyskiwanie zasobów, pozyskiwanie dodatkowych akcji, które tam są drukowane, więc to jest ciekawe. No i właśnie to, że te magazyny się stakują na sobie jakby, tak? Czyli jestem w stanie jakąś akcję poświęcić, żeby nadbudować ją inną, dzięki temu przypunktować, więc no to jest dla mnie ciekawe i też ciekawym rozwiązaniem jest to, że przeważnie w tego typu grach masz tak, że pierwszy poziom magazynu to są konkretne kafelki, drugi poziom magazynu to są po prostu droższe, lepsze kafelki i inne, a tutaj tak naprawdę masz wszystkie magazyny, są podstawowe i po prostu to od ciebie zależy, w jaki sposób je zrobisz. Czy weźmiesz sobie magazyn, który daje więcej miejsca, ale nie ma takich mocnych rzeczy, czy na przykład weźmiesz sobie magazyn, który daje ci jedną z akcji z rondla, tak po prostu, no przeważnie pewnie wymianę, nie? No i też konsolidowanie. To też jest ciekawe, że no, to, że płyniemy gdzieś statkiem, to jest fajne, ale to jest tak naprawdę tylko połowa zabawy, nie? Bo zawsze możemy jeszcze ten statek po prostu dopalić i faktycznie ten statek nie tylko tam będzie sobie siedział, tylko jeszcze dostajemy czy jakąś tam dodatkową akcję, czy właśnie jakąś pasywkę, tak? Podoba mi się właśnie to, że tam można no, jeszcze kolanem po prostu przepchnąć, wiesz, przez rufę i po prostu wpłynąć trochę głębiej do tego doku, nie? No i potrójny rondel, no ale to jak gdyby wszyscy wiedzą, nie? Kapten to jest obvious. Więc nasza ocena Sabiki w skali BGG. Czy pojawiały się jakieś... Wielbie się pojawił. O, wielbie. Tak. Szanownych ludologów. O, dziękujemy. Jeśli chodzi o moją ocenę BGG dla Sabiki, to myślę, że będzie to po prostu ósemka. Będzie to mocna ocena. Będę chciał w tę grę grać, będę chciał do niej wracać. Na pewno będzie raczej grą, do której będę zasiadał w mniejszym gronie osobowym, ale daje sporo frajdy i ja tutaj tą moją ósemkę daję, ponieważ ja akurat nie byłem dzisiaj dyżurnym, więc to nie ja musiałem czytać jakby instrukcję polską, ja przygotowałem się do gry z angielskiej, więc też pewnych rzeczy jakby nie widziałem, nie? Okej. No to ja daję Sabice siódemkę. I ostatnio sobie też tak kminiłem, słuchając chociażby tego, co mówiliśmy w naszym podsumowaniu, jeśli chodzi o Carnegie, jeśli chodzi o Bitoku. I ja myślę, że siódemka dla Sabiki ode mnie to jest taka fair ocena. I ja myślę, że
Mogłoby być i trochę wyżej. Mogłoby być 7,5, gdyby nie te babole związane z wykonaniem. Gdyby nie właśnie ta plansza, która nie leży równo. To, że ona jest w ogóle taka duża, taka trochę nieporęczna, nieporęczna. Spodziewałbym się może czegoś więcej, jeśli chodzi o sam rondel, ale i bez tego jest jak gdyby ten gameplay taki ok, ale właśnie brakuje mi takiego wystrzelenia z butów. No i też nie podoba mi się wizualnie na tyle, żebym tutaj był w niej jakoś tam mocno zakochany, tak, tak po prostu wizualnie, tak, że w momencie jak sobie tak kminię i przeliczam te ruchy, to nagle sobie tak spojrzę w inną stronę i zobaczę jakieś tam ładne karty i faktycznie o, tutaj się zachwycę po prostu tą ilustracją i gdzieś mnie to tam kupi. Więc to finalnie składa się na 7. Tyle chyba. Tyle z naszej strony, słuchajcie. Dopiero ilustracjami z BTS-a się zachwycisz. Dobrze, słuchajcie, tyle z naszej strony, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze wrażenia. Dajcie proszę znać, jak wasze wrażenia, czy to po obejrzeniu naszego materiału, czy po najlepiej fizycznym wypróbowaniu Sabiki. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wydawnictwu Lucrum Games, które udostępniło nam Sabikę do właśnie możliwości jej pokazania, ogrania i mamy nadzieję, że nasz materiał też wam pomogą. Oczywiście poza wydawnictwem dziękujemy bardzo serdecznie naszym patronom, których już troszkę się uzbierało. Mamy wspieracza anonimowego, Rizora, razem mamy wszystko, Misia, Patela SMP, Zakazany Nick, Piechu, Kawę oraz Garysia. To są cudowne osoby, które wspierają nas w naszych działaniach, dzięki nim możemy się cały czas rozwijać i cały czas wyciągać kolejne asy z rękawa i starać się Was zaskakiwać jakością wykonania naszych materiałów, także mamy nadzieję, że dalej będzie nam się to udawało. No i oczywiście zapraszamy Was do naszego Discorda, Discord Planszowy Bestii, czyli cudowna społeczność, która umawia się na granie, rozmawia o grach, wymienia się grami i spotyka się na żywo, ale też w rzeczywistości tej powiedzmy bardziej wirtualnej, więc serdecznie polecamy. No i polecamy Wam też wszystkie nasze jakieś social media, tak? Czyli właśnie Facebooka, Instagrama, na YouTubie, jeśli nas oglądacie, a jeszcze nie daliście nam subskrypcji, to serdecznie Was do tego zachęcamy. Was to nic nie kosztuje, a dla nas zawsze to jest opcja, żeby trafić do szerszego grona. Ja mam argument, dlaczego nas lajkować i subskrybować i w ogóle tam, bo właśnie mieliśmy tutaj dzisiaj mikro-makro, bo to mikro-makro poleciało w konkursie, który się odbył w zeszłym tygodniu na Facebooku i dzisiaj było rozstrzygnięcie i jeszcze raz gratulujemy Ani za wygrane mikro-makro i dziękujemy za komentarz. Tak jest. Także to było tyle. To były Planszowe Bestie, czyli Paulina to z Łuczu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy za streama. Planszowe Bestie. Zapraszamy ponownie.